Ja chciałbym przedstawić maszynę już najwyższej półki. Jest to Yuki Sebnóweczka DDL 9000B. Myślnik SS, czyli to są lekkie, średnie materiały i półsucha igielnica. Takim mikro smarowaniem igielnicy, by zmniejszyć możliwość pobrudzenia materiału. Jest jeszcze ta maszyna z podklasą na super lekkie szycie. I wersja na cięższe szycie oraz klasa z igielnicą półsuchą oraz suchą. Tutaj mamy właśnie opis tych podklas. Jakbyśmy chcieli ewentualnie się dowiedzieć. Dlaczego chciałbym zainteresować Państwa tą maszyną? Jest parę ciekawych rozwiązań w tej maszynie. Jednym z nich jest możliwość, tu jest taka specjalna śruba. I jeżeli materiały są bardzo delikatne, bardzo cienkie, można tą śrubą wkręcając, najpierw trzeba poluzować tą srebrną, potem tą wkręcić tutaj głębiej i ustawić sobie jak gdyby stopkę, żeby nie do końca, teraz nam na przykład do końca, do takie mikro podnoszenie. Można wtedy ją ustawić, żeby zostawić tą malutką przestrzeń dla materiału. I wtedy materiał ochronimy przed jakimiś urazami. Czyli to jest ta śruba regulacyjna. Nakrętkę luzujemy, dokręcamy ją głębiej i wtedy się nam ta stopeczka, to jest mikrozniosł, uniesie. Jeżeli chcemy wrócić do podstawowych ustawień, ta śruba powinna do korpusu wystawać powyżej 9 mm. Takie rzeczy to podstawowych. Funkcja nawijania. Tu nawlekanie to mamy standardowe wiper, obcinanie, oczywiście ryglowanie. Jeżeli chodzi o smarowanie, to tutaj wlew oleju jest tutaj. Jest wskaźnik niski, wysoki stan. Tutaj mamy możliwość zabezpieczenia długości ściegu. Też zawsze jak zmieniamy, to trzeba tutaj to pokrętło, zawsze ta dźwignię ustawić na środku, wtedy nam najlżej to pracuje. Podniesiemy maszynę do góry i teraz zobaczymy, czym ta maszyna różni się od zwykłej stebnóweczki. Ja wyłączę na chwilę, żeby nam tutaj nie sygnalizowała przechylenia. Te maszyny, już tutaj producent głównie ukierunkował się nad tym, żeby ta kultura pracy była jak najwyższa. Przeniesienie napędu z góry na dół jest na pasku zębatym. Przez to mamy na pewno zmniejszony głośność tej maszyny. Całe smarowanie jest w zamkniętym układzie, czyli do oleju nie dostają się nam żadne pyły, które by mogły zabrudzić ten olej i uszkodzić maszynę. Jeżeli chodzi o metodę ustawienia ząbków, jest troszeczkę inna niż w innych stebnówkach. Tą śrubą regulujemy ząbki przód, tył, natomiast ta śruba, tutaj nie wiem, czy ją pokażę, ta i luzując ją i regulując tym elementem, możemy tył ząbków podnosić lub opuszczać. Natomiast przód ząbków luzujemy tą śrubę i też tutaj od tej strony śrubokrętem przekręcając możemy przód ząbków regulować. Możemy też zmieniać ustawienia krzywki ząbków, czyli przyspieszać krzywkę i lub opóźniać. I jest to też tutaj bardzo ładnie wykonane. Teraz jest na środku. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zmienić, musimy tutaj poluzować te śruby. O, tą śrubę i tutaj tą. Wtedy zatrzymanie ząbków możemy ten ruch zmienić. Natomiast jeżeli to potrzeba, bo jeżeli nie potrzeba, to nie trzeba tego robić. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to wszystko wyciągnięte w innych typach maszynek. Jest to w korpusie, wewnątrz, głęboko. No tutaj mi się to bardzo podoba. System obcinania też tutaj troszeczkę jest inaczej zrobiony. Natomiast obcinany jest klasyczny, tak jak przy Yuku. Co jeszcze z takich ciekawych funkcji? To oczywiście tak. Tu mamy podręczny przycisk cofania. Płynna prędkość możemy sobie regulować przesuwając do przodu, do tyłu prędkość pracy, licznik
nawinięcia szpulki, to tam są takie rzeczy, ale przede wszystkim podstawowe rygle, przód, tył. Możemy też w skrzynce parametry zmieniać. No teraz sobie ustawimy przedni i tylny rygiel równy po 4 kucia. Co jeszcze bardzo ważne, to w tej maszynie cewka od podnoszenia jest tutaj wewnątrz i jest zasłonięta korpusem maszyny, przez to też maszyna będzie nam ciszej pracować. Zaraz pokażę, jak ona szyje. Tutaj wspomnę o jednej rzeczy. Jest tak bardzo fajnie wyprowadzona śruba. Tu jest śruba od regulacji ilości oleju podawanego na chwytacz. Wkręcając ją w kierunku wskazówek zegara zwiększamy, w przeciwnym w kierunku zmniejszamy ilość oleju na chwytaczu. W maszynie można też zmieniać wiele parametrów. Z instrukcji obsługi skrzynki sterującej otrzymujemy odpowiednie kody do każdego parametru. Jeżeli chcemy ten parametr zmienić, żeby wejść w te menu ukryte, wyłączamy maszynę z prądu przyciskiem, tutaj, tu jest akurat wyłącznikiem, czyli tym wyłącznikiem wyłączamy i dusząc na literkę I włączamy maszynę jeszcze raz. Pojawia nam się ostatni parametr, który żeśmy regulowali. Tu na przykład możemy regulować prędkości pracy, płynny start. Naprawdę jest tych parametrów ponad 100, które możemy zmieniać. Ja chciałbym tylko może tak dla przykładu pokazać możliwość zmiany prędkości pracy stopki, czyli jak gdyby możemy, tak jak teraz maszyna była w standardzie ustawiona, że stopeczka szybko opada i wznosi się, czy to jest parametr 70, mamy ustawione na 0. Natomiast możemy na przykład zrobić powolne opuszczenie, czyli z jakimś tam opóźnieniem ta stopeczka miękko opadnie. I przełączamy to tylko tutaj w tym polu na jedynkę, bo tak mieliśmy to w instrukcji opisane. I żeby maszyna zapamiętała, musimy ten parametr 70 zmienić na następny obojętnie jaki, 71, 72, to nie ma znaczenia. Wyłączyć głowicę, odczekać 10 sekund, po czym włączamy i w tym momencie już maszyna ma tą funkcję taką, gdzie jest ułamek sekundy późniejszy opadanie tej stopeczki. Wracając, jeżeli chcemy z powrotem wrócić do tego układu, co mieliśmy, czyli do tego szybkiego działania, znowuż przytrzymujemy literkę I, włączamy maszynę, parametr 70 robimy na 0, przełączamy na następny tam parametr, wyłączamy i włączamy. I teraz mamy, już widać, że ta reakcja jest szybsza. I tak możemy regulować wszystkie dostępne parametry. Na naszej stronie będzie też możliwość pobrania parametrów do tej maszyny oraz instrukcji obsługi, żeby się zapoznać przed zakupem. O, i teraz pokażę Państwu, jak szyje ta maszynka. Oczywiście standardowo pedał nurzony piętą, czyli jak gdyby do tyłu, powoduje podniesienie stopki. Opuszczamy stopeczkę, puszczając pedał do takiego neutralnego ustawienia i teraz do przodu. Maszyna w tym momencie ma zaprogramowany pojedynczy rygiel do przodu. Tu sobie ustawimy na pewną prędkość. I w momencie, kiedy delikatnie pedałem do tyłu, ona nam podnosi. Jest bardzo czuła, bardzo fajnie się nią szyje. Jest to już naprawdę maszyna dla klientów, którzy najważniejsze liczy się dla nich jakość i jakość szycia, jakość pracy na tej maszynie. Zdecydowanie no, mnie ich interesuje cena. No, powiedzmy sobie, że jest to maszyna droższa od zwykłej stępnóweczki klasy 8700, natomiast zdecydowanie lepsza. Panu chcę powiedzieć, że naprawdę mocno czuć różnicę, jeżeli chodzi o głośność pracy. Ja wiem, że kamery wyciągają mocno te dźwięki, mimo wszystko,
Natomiast zdecydowanie ciszej ten podnośnik pracuje. Jest to dźwięk taki bardziej miły. Też użycie tego paska zębatego powoduje, że ten dźwięk maszyny i wibracje. Silnik jest też w korpusie głowicy, czyli nie mamy żadnego zewnętrznego paska, który by mógł nam tutaj jakieś powodować drgania. Oczywiście można te parametry pracy wszystkie zmieniać. Można zmieniać prędkość rygla początkowego, końcowego, podnoszenie można przytrzymać. No, no jest dużo tych możliwości, tych parametrów. W instrukcji jest dużo. Pokażę teraz podwójne rygle. Bardzo fajnie mi się tą maszyną szyje. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni z tego typu maszyny. Nawijarka też na górze cichutko to nawija. Tu jest taki specjalny nożyk. Mówię, bardzo ciekawe rozwiązanie to jest ten mikro wzniosek stopki. Generalnie mechanicy robili to w ten sposób, że maszyna się, znaczy się, jeżeli był taki materiał i nie szło sobie poradzić z dociskiem stopki, że zaczyna nam kaleczyć, no to zawsze można było delikatnie ustawić tak stopkę, że w momencie, kiedy zeszły ząbki na dół, no to była minimalna przestrzeń, ustawiało się to tutaj na czpieniu stopki mechanicznie. Natomiast tutaj w każdej chwili można to samemu sobie zrobić, nie trzeba wołać mechanika. No tutaj wszystko ładnie nam chodzi. Jedyną małą wadą, jak na tej klasy maszynę, no to nie mamy tutaj dodatkowego oświetlenia. No Yuki nie stosuje żadnych LEDów tutaj, niczego. Bynajmniej na razie, może zrobią coś nowego, jakąś podklasę, która będzie to miała. Więc od razu polecam zakup do tej maszyny lampki, która nam te pole pracy oświetli. Ale to jest tak naprawdę jedna jedyna wada, którą zauważyłem.